Pozwolicie Państwo, że przedstawię naszych panelistów. Przede wszystkim naszymi panelistami i panelistkami. Bardzo proszę. Jest współorganizatorka kongresu, pani dyrektor Katarzyna Garda-Pchadze. Pani dyrektor jest pierwszą dyrektorką, pierwszą zastępczynią. Pani dyrektor ODIHR-u OBWE, czyli Biura Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka. I z tego miejsca chciałam jeszcze raz bardzo serdecznie podziękować za cały ten kongres, który bez Państwa by się na pewno nie mógł wydarzyć. Bardzo serdecznie. Bardzo serdecznie witam panią Barbarę Balicką, przedstawicielkę najmłodszego pokolenia, która reprezentuje młodych demokratów. Pani Basiu, witam panią serdecznie. Witam pana Michała Boniego, polityka w swoim czasie, obecnie związanego z Uniwersytetem SWPS. I pan Ireneusz Kondakt, który przyjechał do nas ze Strasburga, jest prawnikiem w Kancelarii Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Na końcu pozwolę sobie powiedzieć, moje nazwisko Hanna Machińska, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich. Proszę Państwa, usłyszeliśmy, jak powiedziałam, usłyszeliśmy taki dokument, o którym będziemy bardzo wiele mówili, bo każdy z nas, kto uczestniczył w panelach, w różnych panelach, ma takie przeświadczenie, że jest pewna masa krytyczna problemów, z którymi przyjdzie nam się zmierzyć w najbliższym czasie, że mamy świadomość, że demokracja się kruszy. Demokracja się kruszy na naszych oczach. Widzimy, że jest taki pęd rozwiązywania problemów aktualnych, nie widzimy wizji. Jednostka wtłoczona w pewien nurt wydarzeń ma pewien kłopot z tym, żeby sprostać dyktatowi silniejszej siły. I to są problemy, które powodują, że nasze prawa czujemy, że nasze prawa każdej jednostki stoją bardzo często pod znakiem zapytania. To zagrożenie jest wszechobecne. Widzimy również, że rządy prawa, to na czym państwo, nowoczesne, dobrze funkcjonujące państwo opiera się, to przede wszystkim demokracja, prawa człowieka, rządy prawa. I na naszych oczach rozpada się pewna nasza nie tylko wizja, ale widzimy, że państwo jest w potrzebie. A potrzeba powoduje, że musimy reagować na to, co się wokół nas dzieje, że to jest nasz obowiązek. I dlatego zaprosiłam, a właściwie zaprosił pan rzecznik tutaj państwa do udziału w tej debacie, takiej finalnej debacie, gdzie podstawą tej debaty będzie ten materiał, który pan rzecznik przedstawił. Chciałabym naszą debatę rozpocząć od pana Michała Boniego i pozwolę sobie od razu przeprosić w imieniu pana Michała Boniego, że będzie musiał nas 10 minut wcześniej opuścić ze względu na wyjazd i samolot. Więc chciałabym zadać państwu wszystkim pytanie dotyczące tej diagnozy, którą widzieliśmy, a pan Michał Boni w swoim czasie odpowiadał za pewien materiał strategiczny, który dotyczył rozwoju Polski 2030. Więc takie planowanie i wizja nie jest panu obca. I to pytanie wszystkim stawiam państwu. Jak państwo czujecie, czy te wyzwania, które dzisiaj postawił nam rzecznik, które wynikają też z debat, które prowadziliśmy w różnych panelach. Czy chcielibyście państwo, czy widzicie jeszcze jakiś obszar, który jest ważny podniesienia? Czy bardzo proszę, żebyśmy się zastanowili, co jeszcze, jak ten obszar taki, gdzie możemy poddać pewnej analizie, jeszcze należałoby może wzmocnić? Bardzo proszę, pan Michał Boń.
Dobry wieczór Państwu, dziękuję za zaproszenie i powiem z pewnym wzruszeniem, że chciałem panu rzecznikowi bardzo gorąco podziękować, bo przywraca nadzieję polskiej polityce. Ja jestem z pewną goryczą do polskiej polityki, ponieważ przez lata starałem się, żeby te dyskusje były nie ping-pongowo codzienne, tylko nastawione na przyszłość. To, co przedstawiłeś Adamie dzisiaj, jest taką nową nadzieją. Zacznijmy naprawdę o tym rozmawiać. Dziękuję. I myślę, że to są bardzo dobre trafienia, te wszystkie punkty, wyzwania i drogowskazy, które zostały przedstawione. Mógłbym tylko powiedzieć, że z pewnego punktu widzenia patrzę na świat współczesny i na Polskę w bardziej katastroficzny sposób. To znaczy ja uważam, że jeśli chodzi o wyzwania klimatyczne, to jesteśmy na krawędzi. Nie możemy się usypiać na przykład takim powiedzeniem, że 2,5 stopnia, a 2 to jest nieduża różnica, bo na Arktyce, na Spitsbergenie rok różnicy, ubiegły rok i ten rok, to jest 4,5 stopnia. Ten lód się tam topi, co wpływa na tamtejszy ekosystem, ale wpływa także na uwarunkowania pogodowe w Azji Południowo-Wschodniej. Dzisiaj mamy nowe podejście do spraw klimatycznych, bo widzimy nie tylko naturę i ekosystem świata, ale widzimy nas, ludzi, bo to nas dotyka. Jeśli chcemy przeżyć, musimy działać o wiele szybciej. I jedno bym tylko dodał, musimy zrozumieć, co jest odwracalne, a co nie jest odwracalne. Niestety, już nie jest odwracalne. W sprawach dotyczących świata cyfrowego, krótko tylko chcę powiedzieć, że albo technologia będzie rządziła nami, albo my będziemy rządzili dalej w dobry sposób światem. Bo o to toczy się bój wtedy, kiedy mówimy o algorytmach, o maszynach uczących się, o sztucznej inteligencji. Ja jestem wielkim fanem korzyści, które z wielkich osiągnięć cyfrowych mogą płynąć, ale żeby mieć te korzyści, to musimy zrozumieć zagrożenia. I to nie jest tak, że my w Polsce nie musimy ich rozumieć, niech oni tam w Dolinie Krzemowej rozumieją te zagrożenia. Bo to wszystko także nas tutaj na co dzień już dotyka. W sprawach dotyczących demokracji, no jesteśmy niestety w czołówce krajów, w których taka pełzająca, totalitarna machina zaczyna ogarniać umysły ludzkie i coraz więcej ludzi sprzedaje swoją wolność za pozorne poczucie bezpieczeństwa. Oddając się władzy, mówiąc, to wolimy być bezpieczni, nie będzie uchodźców, nie będzie różnych innych zagrożeń. Demografia. Nie ma dzisiaj większego zagrożenia dla demografii w świecie, a szczególnie w starzejącej się Europie. I jak patrzymy całościowo, to kryzys klimatyczny może spowodować takie wysuszenie Afryki, że roczna fala migrantów z Afryki będzie wynosiła 23 miliony osób. Oni mają najbliżej do Europy. Ja jestem za otwartością wobec uchodźców, tak? Ale przy takiej skali zjawisk my nie będziemy wiedzieli, co z tym wszystkim zrobić. No i oczywiście kwestia istotna, praworządność, młodzi. No, nie może być rozwoju bez wolności. Nie ma wolności bez równości. Nie ma równości bez praworządności. Można byłoby tak krótko ustanowić takie powiązania między tymi rzeczami. Więc przesłanka z tego, co powiedziałeś, Adamie, jest taka, musimy wyostrzyć w sobie jeszcze bardziej mocniejsze poczucie zagrożenia i właściwie katastrofy, na brzegu której stoimy. Po drugie, już kończę, musimy uświadomić sobie, że bez odwagi, a odwagę możemy opierać na dwóch czynnikach. Na wiedzy, to jest ten drogowskaz nauki, na trzech czynnikach, na wspólnotowości, czyli korzystaniu z innych
w dobrym tego słowa sensie, współpracy z innymi, solidarności z innymi, wreszcie z punktu widzenia praw obywatelskich, praw człowieka, praw konsumenta, taka konstrukcja, w której mówimy o państwie obywatelskim, o tej służbie również, ale państwie obywatelskim, którym obywatela traktuje się jako źródło wiedzy i partnera, a nie problem, który ten obywatel nieustannie przynosi, ani nie paternalistycznie, bo państwa mają to do siebie, że chcą być paternalistyczne, w związku z tym dają coś do kieszeni, coś do głowy, coś do zabawy. Państwa muszą zrozumieć, że nie ma ich tak naprawdę bez obywateli i obywatele są tutaj kluczem. A zatem ta odwaga, ta wyobraźnia są tutaj potrzebne. I na koniec chcę powiedzieć tak. Żeby móc ten program zrealizować, trzeba być razem i być na samym początku, zanim będziemy już konkretnie rozmawiali o rozwiązaniach, stworzyć wielką wspólnotę SOS. Bardzo dziękuję. My mówimy, myśląc o tym dokumencie, który przedstawił, tej wizji, którą przedstawił pan rzecznik, myślimy cały czas o Polsce. Ale przecież pytanie, to pytanie do pani dyrektor Katarzyny Gardabchadze. Pani ma ogląd sytuacji znacznie szerszy, aniżeli Polska. W jakim stopniu to pani widzi, że te problemy są problemami uniwersalnymi? Czy rzeczywiście poruszamy się tylko w granicach Polski, czy znacznie szerzej? Ja może zacznę od tego, że ja od paru lat alarmuję w moim biurze i w naszej organizacji, że możemy kontynuować się rozdrabnianie się na drobne, a tak jak to robiliśmy w czasach, że tak powiem, kiedy wszystko było ok i stabilnie, ale wtedy realna szansa zmienienia czegoś, co jest naprawdę krytyczne dla świata, jest znacznie mniejsza, albo możemy ustalić priorytety tam, gdzie one są potrzebne, tak jak to dzisiaj usłyszeliśmy od pana rzecznika, za co jestem szalenie wdzięczna, i skoncentrować nasze środki, nasze siły, nasze zdolności, nasze talenty na realizacji tych priorytetów. No i muszę powiedzieć, że to jest taka troszkę praca na ugorze w organizacjach międzynarodowych, ale tym niemniej praca, która jest absolutnie niezbędna. Ale pozwolę sobie na takie na początek może dwie refleksje osobiste. Mój syn, 29-letni obecnie, pracował przez jakiś czas dla rządu, a konkretnie dla Ministerstwa Ekonomiki i Królewskiej Mości Wielkiej Brytanii jako doradca do spraw ekonomicznych efektów Brexitu. I on stamtąd odszedł nie dlatego, że były złe warunki pracy, czy nie dlatego, że cokolwiek tam się działo nie tak, a odszedł stamtąd dlatego, przyszedł do mnie i powiedział: mamo, nikt z polityków, z żadnej opcji politycznej nie ma długoterminowej wizji i nikogo nie obchodzi, co się stanie z ludźmi w tym kraju. Ich obchodzi tylko, co będzie z następnymi wyborami. Tam nie ma żadnej strategii, tam nie ma żadnej troski o ludzi. Ja w takich warunkach pracować nie mogę. I odszedł i stał się aktywistą klimatycznym i on mi również powiedział, i to mnie dosyć przeraża. Powiedział: mamo, ja nie będę mieć dzieci, ja nie mogę wziąć odpowiedzialności za to, żeby sprowadzić dziecko na świat, który umiera. I to jest, muszę powiedzieć, bardzo nie dla mnie osobiście, ale bardzo dramatyczne przesłanie, tym bardziej, że nie jestem odosobniony, bo jak patrzymy na badania na przykład New York Timesa niedawne, 33% osób, które mogłyby być rodzicami w Stanach Zjednoczonych, nie będzie rodzicami dokładnie z tego samego powodu. W Wielkiej Brytanii mamy cały birth strike, czyli strajk przeciwko urodzinom dzieci, spowodowany strachem przed kryzysem klimatycznym. Więc myślę, że ten priorytet jako zagrożenie jest absolutnie fundamentalny i absolutnie pierwszy. Pan rzecznik wspominał wizję apartheidu klimatycznego, wspominał o kwestii starzejącego się społeczeństwa. Ja bym powiedziała, że w ogóle kwestia wykluczenia społecznego, wykluczenia ekonomicznego, to jest następna kwestia, która jest szalenie ważna. I z punktu widzenia praktycznie danych, które pokazują coraz większy rozdźwięk, zwłaszcza ekonomiczny, między najbiedniejszymi a najbogatszymi, ale także percepcję tego rozdźwięku, która czasami jest większa niż same statystyczne dane.
I o tym chcę też tutaj powiedzieć, dlatego że wydaje mi się, że jest kilka kwestii, które mają fundamentalne znaczenie. Państwo zapewne znacie barometr zaufania Instytutu Edelmana, który patrzy na cztery, co nazywa czterema fundamentami życia społecznego. Patrzy na instytucje państwowe, na biznes, na media i na sektor pozarządowy. No i bada, w jaki sposób ludzie ufają tym różnym jednostkom. No i od paru już lat alarmuje, nazwał to zapaścią zaufania. Alarmuje, że zaufanie spada dramatycznie i co ciekawsze spada, rośnie rozdźwięk między tak zwaną informed public, czyli tą częścią społeczeństwa, która jest dobrze wykształcona, dobrze zorientowana w sytuacji, a tak zwanym mass population, czyli ogólnie rzecz biorąc odbiorcą masowym, do tego stopnia, że i to rośnie tak progresywnie. Powiedziałam, w tej chwili poziom zaufania ogólnie jest na poziomie, powiedzmy, rzędu 60%, jeżeli chodzi o tą informed public, czyli tych ludzi, którzy są wykształceni i zorientowani, i 45%, jeżeli chodzi o całą resztę. I ten rozdźwięk się pogłębia. Przy czym chcę powiedzieć, że w Polsce niestety ten poziom zaufania według tego samego barometru zaufania jest szalenie niski. Ta informed public określa swoje zaufanie na poziomie 43%, czyli niżej niż średnia światowa. Natomiast cała reszta na poziomie 34% to nas plasuje odpowiednio na najniższym i na drugim zaraz za Federacją Rosyjską miejscu w skali barometru Edelmana. Po trzecie chciałabym mówić troszeczkę też o wierze i zaufaniu do struktur państwowych, do państwowości jako takiej, bo to jest też część tego badania i tutaj od lat już ten wskaźnik jest najniższy, najniższy możliwy i on spada. W Polsce, proszę Państwa, na świecie wiarygodność instytucji państwowych jest oceniana na poziomie 29%, to znaczy jeden z trzech ludzi wierzy, że instytucje państwowe są wiarygodne, a w Polsce 64% ludzi uważa, że obecny system, czyli obecne struktury państwowe ich zawiodły. To są bardzo dramatyczne wskaźniki. I może ostatnia rzecz, o której chciałabym powiedzieć, bo to też jest istotne, to jest poziom strachu. Badania pokazują, że jakiś czas temu jeszcze, powiedzmy dekadę temu, była duża grupa ludzi na świecie, a także w Polsce, która była, powiedzmy, zaniepokojona pewnymi procesami, pewne procesy wzbudzały ich troskę. Natomiast ten wskaźnik się zdecydowanie przesuwa w tej chwili w stronę ludzi, którzy się pewnych procesów boją. Więc mówimy o procesach takich jak korupcja, globalizacja, rewolucja technologiczna, masowe migracje. Oni nie są tym zaniepokojeni, oni się tego boją. A strach wywołuje po pierwsze reakcje obronne, ale po drugie aktywuje też wartości, które są konserwatywne, które są bardzo tradycyjne i które są zdecydowanie z prawej strony spektrum politycznego. I to widać zresztą na przykładzie, na przykład jak popatrzymy sobie na wyborców Donalda Trumpa w 2016 roku, spośród wyborców Donalda Trumpa, tych, którzy się określali jako posiadających wysoki poziom strachu przed tymi zagrożeniami, było 70%. U Hillary Clinton było ich mniej niż 40%. Ten sam proces widzimy w sytuacji Brexitu. Ci, którzy głosowali w referendum za wyjściem z Unii Europejskiej, spośród tych ludzi prawie 55% ludzi czuło się zagrożonych, a wśród tych, którzy głosowali za pozostaniem w Unii Europejskiej, było ich mniej niż 25%. Strach to jest potężna siła, która pcha nasze społeczeństwa w tę czy w inną stronę. Ja może potem powiem, jak będziemy mówić troszkę o rozwiązaniach, jak mi się wydaje, że moglibyśmy sobie z tym poradzić. Dziękuję bardzo. O tym też mówiliśmy w kilku panelach. Zarządzanie strachem i wykorzystywanie właśnie tego poczucia, budowanie tego poczucia strachu. Nadzieja w młodym pokoleniu. Pani Barbaro,
to, co obserwujemy, strajk klimatyczny, autentyczny ruch, różne działania grup młodzieżowych, fantastyczne angażowanie się w sprawy publiczne. I takie jest przeświadczenie, że po pierwsze oczywiście do was przyszłość należy, ale już dzisiaj wy macie ogromną rolę do spełnienia. Oddaję pani głos. Dziękuję bardzo. Dziękuję także za zaproszenie. To jest dla mnie ogromny zaszczyt i przyjemność, że po raz kolejny mogę już uczestniczyć w kongresie. Cóż ja mogę dodawać tutaj do panelu z tak mądrymi osobami. Postaram się jakoś reprezentować to młode pokolenie najlepiej, jak umiem. I to prawda, widzimy, że te ostatnie lata obfitują w bardzo dużo form aktywności młodych ludzi. I to jest bardzo piękne, to jest bardzo potrzebne. To faktycznie może dawać dużo nadziei i wiary tym, którzy walczyli o pewne wartości już wcześniej i zastanawiali się, zadawali sobie pytanie, gdzie są młodzi, gdzie są ci, którym najbardziej powinno zależeć na tej przyszłości w Polsce, bo to oni będą w niej żyć. No i mają odpowiedź. Młodzi są na ulicach przy okazji strajków klimatycznych, są przy okazji manifestacji dotyczącej mniejszości seksualnych, mniejszości narodowych. Są tam, gdzie uważają, że być powinni przede wszystkim. To wciąż jeszcze być może nie jest wystarczające, żeby ta lawina tak ruszyła, żeby naprawdę zadziały się zmiany, które są potrzebne. To być może jeszcze nie jest wszystko, na co nas młodych stać, ale to jest już bardzo wiele, bo to pokazuje, że faktycznie pojawiła się jakaś iskra i młodzi zobaczyli, że ich głos też potrafi być wśród odbioru innych ważny, słyszany, że on nie wpada w próżnię. Kiedyś, to zwłaszcza ja gdzieś tam z jakichś osobistych doświadczeń mogę się odwołać, chociaż one zazwyczaj były bardzo, bardzo pozytywne, bardzo miłe właśnie z rodzaju tych, jak dobrze, że młodzi w końcu są i stają w obronie wartości, które są dla nich fundamentalne. Ale przecież nie raz jako organizatorka manifestacji w obronie sądownictwa, w obronie praworządności, poszanowania prawa, spotykałam się z opinią, ale dlaczego wypowiadasz się na temat, o którym nic nie wiesz? Dlaczego wydaje ci się, że masz kompetencje, jeżeli nie masz tego punktu odniesienia, jakim może być właśnie życie w Polsce, w której prawa i wolności były odbierane? Nie mam punktu odniesienia, jakim jest życie w stanie wojennym, w PRL-u, faktycznie w okresach, w których tych wolności, tych podstawowych praw nie było, brakowało, trzeba było nie walczyć. Ale to, że tego punktu odniesienia mi brakuje, nie oznacza, że brakuje mi po pierwsze wdzięczności wobec tych, dzięki którym ja mogłam urodzić się już w wolnej Polsce i także dodatkowej motywacji do tego, aby przykładać wszystkich sił w budowaniu tej przyszłości Polski, z której po pierwsze działacze z tamtych lat mogliby być dumni, a po drugie, z której ja mogę być dumna i do przyłożenia której ręki chciałabym mieć, chciałabym wiedzieć, że faktycznie zaangażowałam się, zrobiłam wszystko, co w mojej mocy. Natomiast to już faktycznie odchodzi. Mam wrażenie, że coraz bardziej młodzi traktowani są jako partnerzy w dyskusjach dotyczących spraw, które przecież są albo powinny być ważne dla nas wszystkich. I to, jak głośno było o strajkach klimatycznych, choćby, jest tego doskonałym przykładem. I oczywiście przed nami długa droga, ale jestem naprawdę pełna nadziei, którą sobie pozwalam nawet w tych trudnych czasach, może z powodu wieku, że ta nadzieja, ta wiara, może trochę naiwna, ale bardzo potrzebna, ona jest we mnie. Natomiast jeśli chodzi o te zagrożenia, żeby tak może króciutko coś dodać w ich kwestii, to faktycznie zmiany klimatyczne to jest coś, co będzie w bardzo wielu aspektach nieodwracalne i te działania są potrzebne na już. Tak naprawdę one są potrzebne nie na dziś, a na wczoraj. I dyskusja nie powinna dotyczyć tego, czy i kiedy powinniśmy zacząć działać, a jak wiele możemy, musimy zrobić.
A odpowiedź na to brzmi: wszystko, co w naszej mocy. Dlatego, że już jest na wiele rzeczy za późno. Choćby z tych ostatnich wydarzeń, tego porozumienia, którego Polska co prawda nie zanegowała, ale poprosiła o dodatkowy czas, to jest trochę takie myślenie: jesteśmy za, ale nie u nas. I ja rozumiem, że polska energetyka opiera się w ponad 75% na węglu, więc ta dekarbonizacja, która stała się dla państw europejskich priorytetem, nie jest procesem łatwym w naszym kraju. Natomiast myślę, że nie chodzi o to, co jest łatwe, a co jest najbardziej potrzebne. I to, że poprosiliśmy o dodatkowy czas, to, że poprosiliśmy o to, żeby jeszcze nie wprowadzać w życie tych ustaleń porozumienia, to można próbować bronić, że my nie do 2050, ale 60, 65 czy 70, ale wtedy może być za późno. Więc nie prośmy o czas, bo czasu nie ma. Realnie działajmy. Tego czasu już nie ma. Działajmy. Tak jest. Jeśli chodzi tylko szybciutko, być może tak, o kwestię tych zagrożeń, nie chcę mówić za dużo, ja taka gaduła jestem, to faktycznie moje pokolenie, nie chcę uogólniać, ma ten świat cyfrowy jako naszą codzienność. My w nim zasypiamy i w nim się budzimy. On jest czasami bardziej nasz niż ten świat, który nas otacza. I tutaj myślę, że podstawową wartością byłaby działalność edukacyjna, która ukazałaby zagrożenia wynikające z technologii, ale w sposób właśnie nie traktujący młodych ludzi jako tych uzależnionych od telefonów. Ty to tylko z nosem w tym telefonie i w ogóle się nie, od niego nie odklejasz. Nie jako takie moralizowanie, jako wspólna partnerska rozmowa, z której obie strony mogą wynieść bardzo wiele. Bo tak jak zagrożeniem jest ta masowa inwigilacja, której młodzi ludzie, często dość nieroztropnie używając technologii, mogą stać się ofiarami, tak samo ogromnym problemem jest wykluczenie technologiczne, którego ofiarą często padają osoby starsze. Tak. Więc traktujmy się jako partnerzy. Zgadzamy się. Nauczmy się od siebie nawzajem. Bardzo dziękuję. Przejdźmy wobec tego do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, bo właśnie tam, jak w soczewce, skupiają się te bardzo trudne problemy, które zostały powierzone Trybunałowi, i tam widać wyraźnie nie tylko tę perspektywę zagrożeń polskich, ale panie Ireneuszu, ma bardzo szeroki ogląd tego, jak wygląda Europa i gdzie my w tej Europie. Dziękuję bardzo przede wszystkim za zaproszenie na kongres. Chciałem nawiązać do tego, o czym mówił rzecznik, wskazując na drogowskazy. Jednym z tych drogowskazów, które wskazał, jest integracja europejska. Chciałem się podzielić z Państwem kilkoma refleksjami na temat europejskiego systemu praw człowieka ustanowionego przez Europejską Konwencję Praw Człowieka. Bo wydaje mi się, że ten system opiera się na trzech wartościach, na poszanowaniu trzech wartości: demokracja, praworządność i prawa człowieka. Ten system był bardzo istotny dla Polski i dla wszystkich innych krajów wychodzących z systemu komunistycznego. System Rady Europy był jakby takim antechambre, to był taki przedpokój, prawda? Najpierw przystępowaliśmy do systemu Rady Europy, potem, żeby następnie stać się członkiem Unii Europejskiej, ale ten system miał bardzo istotną rolę w procesie demokratyzacji wszystkich tych państw członkowskich i również Polska z tego systemu skorzystała. Kiedy mówimy o wyzwaniach, to chciałem powiedzieć Państwu o tym, jakiego rodzaju wyzwania stoją przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w najbliższych latach. Najpierw troszeczkę historycznie rzecz ujmując, chcę powiedzieć o tym, że to jest system, który ewoluuje od samego początku swojego istnienia. I ten system stara się, być może czasem jest to postrzegane jako zbyt powolna reakcja, ale proszę nie zapominać o tym, że jest to system, gdzie zmiana, jakaś istotna zmiana, wymaga zgody wszystkich obecnie 47 państw członkowskich Rady Europy. A więc jest to, ta zmiana czasem może zabierać czas. Ale te zmiany następują. Wspomnę tylko krótko o tym, że dosyć istotne zmiany zostały wprowadzone w życie
protokołem numer 14 do konwencji, który wszedł w życie w roku 2010. To wszystkim była próba odpowiedzi na kryzys, z którym wówczas był skonfrontowany Trybunał, mianowicie bardzo ogromną ilość skarg zawisłych przed Trybunałem, co przekładało się następnie na długi czas rozpoznawania tych skarg. Protokół numer 14 prowadził pewne rozwiązania proceduralne, które miały przyspieszyć rozpoznawanie skarg zawisłych przed Trybunałem. Obecnie w Radzie Europy toczy się dyskusja nad tym, czy konieczne są jakieś inne, kolejne zmiany tego systemu, które mają go usprawnić, zracjonalizować, zmodernizować. Niektóre z tych zmian weszły w życie, niektóre wejdą w życie pewnie niedługo. Wspomnę tutaj o protokole numer 15 do konwencji. Ten protokół jest o tyle istotny, że on jakby jest odpowiedzią na krytykę kierowaną pod adresem Trybunału ze strony niektórych państw. Wspomnę tutaj przede wszystkim o Wielkiej Brytanii. Ten protokół numer 15 wprowadza pewne istotne zmiany, gdy idzie o funkcjonowanie Trybunału. Przede wszystkim on wpisuje do preambuły, do konwencji zasadę subsydiarności. Po raz pierwszy ją expressis verbis wprowadza do konwencji oraz wprowadza tam expressis verbis zasadę marginesu oceny. Z punktu widzenia skarżących wprowadza istotną zmianę, mianowicie skraca termin na wniesienie skargi Trybunału z 6 do 4 miesięcy. Jest tam też kilka innych zmian, ale to są najistotniejsze. Ten protokół numer 15 został ratyfikowany przez 45 państw. Oczekuje na ratyfikację jeszcze tylko przez dwa państwa, Włochy i Bośnię, Hercegowinę. Po ratyfikacji przez dwa państwa on wejdzie w życie. Kolejna zmiana to jest protokół numer 16 do konwencji, który wprowadził taką oto możliwość, że Sąd Najwyższy danego państwa, czyli danego państwa, może wystąpić do Trybunału z wnioskiem o wydanie opinii doradczej na tle zawisłej przed nim sprawy, gdy chodzi o interpretację i stosowanie praw i wolności zawartych w konwencji. Ten protokół numer 16 już wszedł w życie i Trybunał na jego podstawie wydał pierwszą opinię doradczą w kwietniu tego roku na wniosek francuskiego Sądu Konstytucyjnego. Jeśli będę miał okazję, to potem postaram się powiedzieć jeszcze coś później. Bardzo króciutko o tym, jak w tej chwili wygląda struktura skarg spraw zawisłych przed Trybunałem. W tej chwili przed Trybunałem mamy zawisłych 60 tysięcy spraw, ale proszę zwrócić uwagę na to, że ten obraz jest bardzo niejednorodny. Zaledwie 5 państw członkowskich Rady Europy dostarcza, jeśli tak mogę powiedzieć, Trybunałowi 70% wszystkich zawisłych spraw. Te 5 państw to Rosja, Turcja, Ukraina, Rumunia i Włochy. Oczywiście teraz możemy sobie na różny sposób interpretować to, dlaczego te państwa i tak dalej, ale to być może nie jest, nie wiem, czy mamy czas, żeby o tym rozmawiać. Chcę też na drugą rzecz wskazać, mianowicie o tym, że omal połowa spraw dotyczy 5 jakby takich bloków zagadnień. Tymi zagadnieniami są warunki więzienne, a więc przeludnienie i wszystkie kwestie dotyczące warunków sanitarnych i podobnych kwestii związanych z pobytami w więzieniu, w aresztach tymczasowych. Drugą kwestią drugą problematyką to jest niewykonywanie prawomocnych orzeczeń sądów krajowych. To jest bardzo istotny problem. Następnie to znany z polskiego podwórka również problem przewlekłości postępowań. Czwartą grupą zagadnień są skargi indywidualne, które są jakby pochodną konfliktów zbrojnych między państwami, na przykład na tle konfliktu między Rosją a Ukrainą. To są nie tylko skargi międzypaństwowe kierowane do Trybunału, to są również ogromne ilości skarg indywidualnych kierowanych do Trybunału w związku, jako konsekwencja tego konfliktu, w związku z utratą własności i bardzo wielu różnymi poważnymi zarzutami naruszeń konwencji. I ostatnim tym blokiem to są skargi indywidualne związane, będące konsekwencją wydarzeń w Turcji po nieudanym puczu w roku 2016. W odpowiedzi na te wyzwania, które przed Trybunałem stoją, z jednej strony możliwa jest odpowiedź właśnie przez wszystkie państwa członkowskie w drodze zmiany konwencji, co następowało, ale również podejmowane są działania ze strony Trybunału, które mają jakby taki charakter bardziej wewnętrzny, które mogą usprawnić pracę Trybunału. Tam, gdzie to możliwe, Trybunał takie działania podejmuje. Na przykład jednym z takich działań było utworzenie specjalnej sekcji filtrażowej, której zadaniem jest jakby filtrowanie spraw niedopuszczalnych od spraw dopuszczalnych.
zmiana regulaminu Trybunału, która wprowadziła większy rygoryzm, gdy idzie o to, jakie wymogi musi spełniać skarga indywidualna. Mamy tak również wprowadzoną w Trybunale kilka lat temu politykę priorytyzacji, priority policy, która wskazuje na to, że nie rozpoznajemy skarg według chronologicznego porządku, w jakim one wpłynęły do Trybunału, ale bierzemy pod uwagę zagadnienie, które jest stawiane Trybunałowi w skardze. Im bardziej istotny zarzut naruszenia, tym sprawa jakby znajduje się w wyższej kategorii. Będzie rozpoznawana priorytetowo. Tytułem przykładu, w sprawie, w której mamy zarzut naruszenia artykułu 2 prawa do życia, artykułu 3 zakaz tortur, te sprawy traktowane są jako sprawy priorytetowe. Jest jeszcze wiele innych inicjatyw, które są na poziomie Trybunału realizowane i wprowadzane w życie. Natomiast cały czas istnieje i jest pewne wyzwanie przed Trybunałem, jeśli chodzi o czas rozpoznawania spraw merytorycznie zasadnych, bo tutaj ta kwestia jeszcze wymaga cały czas podjęcia dalszych starań. Ja, jeśli będzie możliwość, tak drugiej jest. Części powiedzieć o kilku jeszcze tak. szczegółowych kwestiach, które stoją przed Trybunałem. To tak. była jakby kwestia samego Trybunału. Dziękuję. Więc w zasadzie moglibyśmy powiedzieć, że tak, pracujemy i Trybunał pracuje nad różnymi metodami, wprowadza metody zwiększenia efektywności pracy. Tylko nie jestem pewna, czy te działania są działaniami, które pozwalają jednostce lepiej odnaleźć się w przypadku, kiedy jednostka składa skargę do Europejskiego Trybunału. Kiedyś braliśmy udział w reformie dotyczącej właśnie filtrażu, tak zwanego filtrażu. Był to taki projekt Trybunału i muszę powiedzieć, że mam takie nieodparte wrażenie, że od wielu lat raczej dostęp do Europejskiego Trybunału jest coraz trudniejszy dla jednostki, coraz trudniejszy. Co więcej, mam też takie wrażenie, że to jest bardzo duży problem z przewlekłością postępowania już na etapie Trybunału. Niedawno rozmawialiśmy o sprawach, które są zawisłe przed Trybunałem. Polskich 8 lat. Także to jest duży, duży problem. Ale chciałabym też poprosić pana rzecznika o komentarz. Okay. Szczęśliwie mam mikrofon podłączony. Bardzo serdecznie dziękuję za te głosy. Ja faktycznie, myśląc o tym, co mam powiedzieć na koniec kongresu, zastanawiałem się, jak przemówić do sumień politykom. I jak spowodować, że my faktycznie zaczniemy na poważnie rozmawiać o tych rzeczach, które i problemach, które są do rozwiązania. I teraz nie chciałbym tutaj dalej podążać, drążyć kwestie, czy to zmiany klimatu, czy nowych technologii, czy młodzieży demokracji. Ja bym wrócił do tej kwestii integracji europejskiej i do tego, o czym mówił pan mecenas Ireneusz Kondak. Ponieważ możemy na różne sposoby rozmawiać o tym, jak Trybunał próbuje sobie radzić z rzeczywistością, tak? Ale możemy sobie też zadać pytanie, no dobrze, ale jaka jest polityka Polski w stosunku do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i Rady Europy? No bo skoro stworzyliśmy organizacje międzynarodowe, instytucje, sądy, które mają się zajmować sprawami obywateli, to od nich to powinniśmy też się zacząć zastanawiać, w którym kierunku one ewoluowały i czy nie następuje rozdźwięk między tym, co jest na co dzień, a tym, co powinno być. Co więcej, jak przypomnimy sobie lata 90., to Polska odgrywała niezwykle aktywną rolę, jeżeli chociażby chodzi o kształtowanie przyszłości Rady Europy. Była wielka konferencja międzyrządowa w Warszawie. I teraz jakby zostawiając z boku nasze aktualne problemy, bo ja zakładam i mam taką nadzieję, wiarę, że to jest choroba, która minie i wrócimy do grona tych państw, które zaczną nadawać ton dyskusji. Co więcej, że ta nasza choroba będzie, można powiedzieć, naszym świadectwem, że potrafiliśmy sobie poradzić i mamy zupełnie inne doświadczenia niż wiele innych państw członkowskich Unii Europejskiej. Ale zakładając, że ta choroba minie, to ja bym oczekiwał, że my także zadbamy o instytucje europejskie. Nawet na poziomie liczb, jakbyśmy sięgnęli. No budżet Europejskiego Trybunału Praw Człowieka jest bodajże 5- czy 6-krotnie niższy
niż Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. W Radzie Europy mamy kłopot z niektórymi państwami członkowskimi, co powoduje podważenie legitymacji całego systemu. No bo jak można na poważnie dyskutować o prawach człowieka, praworządności i demokracji, jak w Turcji siedzą więźniowie w więzieniach, jak prawnik nie może się odezwać, bo ryzykuje więzieniem, a poważni prawnicy, którzy strzegą praw człowieka w Rosji, najczęściej muszą wybierać emigrację. Tak? No to jest rzeczywistość naszego kontynentu i te przykłady można by mnożyć. I teraz ja uważam, że to jest nasza także odpowiedzialność naszych polityków, aby zadbać nie tylko o nas, ale też o instytucje europejskie i nie sprowadzać tego tylko i wyłącznie do Unii Europejskiej, ale także właśnie do Rady Europy, także być może do wzmocnienia jeszcze większego OBWE, do aktywnego uczestnictwa w strukturach NATO. Tak czy siak, czy tego chcemy, czy nie, jesteśmy w tej części Europy, jesteśmy między dwoma światami, mamy określone wyzwania geopolityczne. Te wyzwania geopolityczne co więcej się zmieniają ze względu na Chiny, o których mówiłem, ze względu na wzrost autorytaryzmu w niektórych państwach, Brazylia, która też zmienia, można powiedzieć, dynamikę, o której dyskutujemy, ze względu oczywiście na aktywną rolę Rosji i widzimy, co się dzieje w okolicach, na Półwyspie Arabskim czy na Bliskim Wschodzie. To są wszystko wyzwania geopolityczne i teraz albo my uznamy, dobrze, jesteśmy tutaj, jesteśmy na granicy światów między Zachodem i Wschodem, jesteśmy w różnych organizacjach międzynarodowych i albo je będziemy wzmacniali, albo będziemy udawali, że no niby jesteśmy, ale tak nie do końca i jakoś to będzie, jakoś się obronimy, ten sojusz z Ameryką to może jakoś zadziała, bo tak to niestety obecnie wygląda. Także dlatego mówiłem o tej integracji europejskiej jako znaczeniu dla wzmacniania Unii Europejskiej, innych instytucji międzynarodowych i tego porozumienia transatlantyckiego. Chciałabym podziękować panu Michałowi Boniemu, który właśnie od nas musiał niestety udać się na lotnisko. Bardzo dziękujemy. Nie zdążyliśmy już drugiej serii, ale proszę państwa, chciałabym jeszcze jedno, pan podniósł, panie rzeczniku, niezwykle ważną sprawę. Właściwie nasza rola w organizacjach międzynarodowych, ale powiem więcej, rola organizacji międzynarodowych, jeżeli chodzi o takie problemy, z jakimi my stykamy się, czy czasem rolą i oczekiwaniem naszym nie jest tak, że właśnie te standardy organizacji międzynarodowych będą bezpiecznikami dla nas w różnych sytuacjach. I chciałabym tutaj przywołać konkretny przykład, a mianowicie mówimy o organizacji, mówimy, myślę, o w tej chwili OBWE, o DIRze, jak wielką rolę spełniają opinie o DIR-u OBWE i dzisiaj przywoływaliśmy opinię, którą państwo przygotowaliście dla nas, dotyczącą spójności naszego prawa ze standardami międzynarodowymi, jeżeli chodzi o tortury. Cały czas o tym mówimy i odwołujemy się do tej opinii. A to jest jeden z przykładów. I myślę, właśnie chciałabym powiedzieć, że tu musi być mocna rola, oczekujemy takiej mocnej roli i mocnego głosu organizacji międzynarodowych i oddaję głos pani Katarzynie Gardabchadze. Ja może powiem tak, spróbuję postawić most między tym, co powiedział pan rzecznik i tym, co powiedziała w tej chwili pani profesor Machińska. Organizacje międzynarodowe są tylko o tyle silne, o ile silna jest wspólna dobra wola wszystkich krajów biorących w nich udział. Jeżeli tej wspólnej dobrej woli nie ma, albo jeżeli nie jest ona jednorodna na wszystkich frontach, to również możliwości działania organizacji międzynarodowych, zwłaszcza takie jak moja, której działania opierają się na zasadzie konsensusu, są również w dużej mierze ograniczone. Ale ja chciałabym powiedzieć, odnieść się troszeczkę do tego, o czym mówił pan rzecznik, jeżeli chodzi o drogowskazy, bo tutaj wydaje mi się, że tutaj właśnie organizacje takie jak moje, ale nie tylko, mogłyby odegrać rolę.
I tak sobie myślę, jeżeli ja bym miała wybrać trzy rzeczy z tych drogowskazów, to zaczęłabym od wspólnotowości. A zaczęłabym od wspólnotowości dlatego, że jak sobie tak popatrzymy na badania historyczne, jakiego rodzaju siły społeczne były potrzebne do radykalnych zmian społecznych na świecie, to się nauczymy, że tak naprawdę nie potrzebujemy mieć większości obywateli, żeby coś zmienić w jakimś kierunku. Potrzebujemy mieć 3% ludzi, 3% społeczeństwa, które jednakowoż podąża w jednym kierunku. I budowanie koalicji, wydaje mi się, bardzo szeroko pojętych koalicji, w tej chwili, w sytuacji zagrożeń fundamentalnych dla świata, to jest rzecz absolutnie podstawowa i rzecz, której powinniśmy poświęcić bardzo, bardzo wiele środków, bardzo wiele wysiłków i tak sobie myślę, że tak powiem, wszystkie ręce na pokład, powiedziałabym, czyli jeżeli w instytucjach międzynarodowych, takich jak moja, opartych na zasadzie konsensusu, są marginesy manewru, na przykład możemy pomagać przy opiniach prawnych, na przykład możemy pomagać przy tym, żeby zbierać za jednym stołem ludzi z bardzo różnych światów, z bardzo różnych opinii po to, żeby dyskutować o sytuacjach o fundamentalnym znaczeniu, no to należy ten potencjał wykorzystać i my musimy go wykorzystać, ale też dobrze, żebyście go państwo wykorzystywali, przychodzili do nas i mówili, to potrzebujemy, żebyście zrobili. I my się też musimy dużo nauczyć, bo też jest troszeczkę tak, jak niedawno powiedział mi profesor Fukuyama, że organizacje międzynarodowe to jest taki słoń w klatce, która jest zasłonięta czarną szybą. Słoń się nie może w środku ruszyć, ale nikt do środka nie może zajrzeć i zobaczyć, czy on już się ruszył. I to troszeczkę tak jest, więc też my musimy z naszej strony troszkę odsłonić te czarne szyby i spróbować powiększyć tę klatkę lub też ją otworzyć, żeby wyjść do ludzi. Chciałam też powiedzieć, że wydaje mi się, że to, co jest również bardzo potrzebne z naszego punktu widzenia, ale też z punktu widzenia tych zagrożeń i też w kontekście wspólnotowości, to jest działanie ponad podziałami, ja bym powiedziała ponad podziałami mandatów. I tak sobie pomyślałam o tym, że to nie może być tak, że my sobie gdzieś tam pracujemy nad kwestiami, powiedzmy, praworządności, czy też kwestiami opinii prawnych. Ktoś sobie gdzie indziej pracuje nad kwestiami odpowiedzialności społecznej, odpowiedzialności biznesu. Ktoś jeszcze sobie gdzie indziej pracuje nad tym, czy media rzeczywiście spełniają międzynarodowe standardy obiektywności i rzetelności. I jeszcze ktoś sobie gdzie indziej pracuje nad wykluczeniami społecznymi i to wszystko nie ma żadnych linii połączenia albo ma je bardzo słabe. To wszystko musi stanowić całość i to właśnie w tym duchu wspólnotowości musimy pracować razem. Bardzo, bardzo pani dyrektor, bardzo przepraszam za interwencję, ale mamy czas nasz się kończy, a bogactwo przemyśleń jest ogromne. Jeżeli państwo pozwolicie, jedno zdanie, jak jesteśmy przy ciałach i organach międzynarodowych, to pan Ireneusz, bardzo proszę. Dobrze, mi została jeszcze połowa mojego wystąpienia, ale to w takim razie, proszę państwa, to w takim razie bardzo, bardzo tylko króciutko powiem, że w dotychczasowym orzecznictwie Trybunału znajdujemy wskazówki, jak z pewnymi wyzwaniami, które rzecznik zidentyfikował, możemy znaleźć. To w kwestiach dotyczących ochrony praworządności wiemy już, znamy orzeczenie Baka przeciwko Węgrom, które daje nam już pewne wskazówki. Mamy w orzecznictwie rozbudowanym orzecznictwie Trybunału dotyczącym kwestii ochrony środowiska. Tam również znajdujemy wiele kwestii, odpowiedzi, które pomogą nam radzić sobie z obecnym kryzysem. Na przykład sformułowana tam teza o tym, że państwo ma obowiązek regulować działalność podmiotów prywatnych prowadzących działalność gospodarczą, których działalność wpływa w sposób niekorzystny na ochronę środowiska. To jest jakiś element w tym orzecznictwie już istniejącym, który możemy wykorzystać. Tylko bardzo, bardzo skrótowo o tym mówię. Mamy tam również wskazówki dotyczące wykorzystywania nowych technologii, zwłaszcza gdy idzie o inwigilację prowadzoną przez organy państwa ze względu na ochronę bezpieczeństwa narodowego i są tam również pewne wskazówki dotyczące kwestii bioetycznych, ale ze względu na brak czasu nie mogę się jakoś o tym szerzej, na ten temat szerzej wypowiedzieć. Natomiast
Już teraz mamy tam wiele istotnych wskazówek, z których możemy, bierząc się z wymaganiami obecnej chwili i dekady, możemy to wykorzystać. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Pani Barbaro, jedno zdanie. To będą moje już ostatnie słowa na tym panelu? Tak. Muszę je mądrze wykorzystać. Na moje szczęście ja potrafię składać długie zdania. Chyba właśnie wykorzystałam to moje. To tak, przede wszystkim na nowo zbudujmy wspólnotę. Ja nie pamiętam, jak to było, kiedy nas w Unii nie było. Mam 19 lat, ale powiem Państwu szczerze, nie chcę się o tym przekonywać. Więc budujmy wspólnotę europejską i budujmy wspólnotę między sobą, bo przez wiele problemów, które się pojawia, także tych demograficznych, gdzie nie starczy na wszystko pieniędzy, zaczniemy na kanwie problemów społecznych budować sobie problemy finansowe i będzie zwalanie na siebie winy. Nie ma na starszych, bo się wydaje na młodych, nie ma na młodych, bo się wydaje na starszych. Zaczniemy traktować się jak ciężar, a bardzo bym tego nie chciała. Więc bądźmy wspólnotą. I to jest to ostatnie zdanie. Ja się na infrastrukturze nie znam, ale taką myśl sobie w głowie teraz wymyśliłam i chciałam się z Państwem nią podzielić, że zbudowaliśmy już tyle dróg, a wciąż nie potrafimy do siebie dotrzeć i chciałabym, żebyśmy to zrobili, a to nie będą kilkupasmowe autostrady, że miło i wygodnie, to będą kręte, zawiłe, wyboiste ścieżki, ale tylko kiedy do siebie dotrzemy, to w tym właśnie miejscu będziemy mogli zbudować lepszą Polskę, w której każdy będzie się czuł jak u siebie w domu, bo to jest nasz wspólny dom, wspólnota. Fantastyczne, fantastyczne. To moje zdanie, już skończyłam. Fantastyczne podsumowanie. Proszę Państwa, właśnie temu służy nasz kongres. Ja myślę, że tak budujemy wspólnotę. Mam nadzieję, że kongres będzie taką ideą kontynuowaną i zobaczymy, jak to będzie w przyszłości. W każdym razie dziękujemy Państwu, po pierwsze panelistom, ale za ten kongres dziękujemy jeszcze raz pani Katarzynie Garda-Pchadze, całemu zespołowi. Dziękujemy panu rzecznikowi, bo wy nas tutaj łączycie i to jest to bogactwo siła i bogactwo myśli, które stąd wywozimy. Państwu dziękujemy bardzo za udział w panelu i wobec tego jeszcze nie kończymy oczywiście, bo zakończenie będzie należało do pana rzecznika. I do pani dyrektor. Pani dyrektor również. Proszę.